Koncepcja mediów jest tak fatalna i tyle już było debat na ten temat, że nie chcielibyśmy Państwa uśpić kolejną, więc przejdźmy od razu do tego, co najstraszniejsze i najciekawsze, czyli dziennikarskiej odpowiedzialności lub jej braku za język wykluczenia i nienawiści w przestrzeni publicznej, w tym wypowiedzi antysemickie. Są tacy w Polsce, którzy uważają, że należy do nich nawet taka bardzo znana blogerka, którzy uważają, że właściwie nie ma wypowiedzi antysemickich dziennikarzy. Dziennikarze takiej rzeczy nie mówią. No, wprawdzie w TVP podobno padły dwa nieudane żarty z Żydów, a do tego zepsuł się komputer, który rzekomo miał wyświetlać SMS-y widzów jednego z programów TVP Info, ale chyba jest jednak znacznie gorzej. Uważałem, że my jesteśmy tylko do informowania, a teraz myślę, że być może zabrakło naszej mądrości i tego, żebyśmy uczyli to społeczeństwo, choć pewnie nie miałbym odwagi powiedzieć, że jest ono w dużym stopniu zdziczałe. Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści. Między innymi nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie, jednocentryzmie, dyskryminację i słuchajcie Państwo, i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu. Wrogość. To już wystarczy, żeby to zostało uznane za przestępstwo w Unii Europejskiej. Dziękujemy bardzo i jeśli ktoś ma jakieś pytania, to prosimy. Dzień dobry, Dariusz Matecki. Mam przede wszystkim takie pytanie, dlaczego tutaj nie ma kogoś z tej prawej strony, wśród tych osób na przykład, które Państwo tutaj wymienialiście, że używają rzekomej mowy nienawiści, na przykład pana Leszka Żebrowskiego czy pana Rafała Ziemkiewicza. Czy pan czuje w stosunku do nich jakąś wyższość, że pan może być nauczycielem polskiego narodu, a oni nie, ponieważ są konserwatywni, ponieważ popierają Prawo i Sprawiedliwość? I drugie pytanie, gdzie jest według Państwa granica antysemityzmu? Czy mówienie o tym, że na przykład córka generała Nila zamordowanego przez komunistów, a przez Żydów, czy to jest antysemityzm? To jest antysemityzm według Pana. Czy krytyka tego, że w Izraelu pojawia się komiks, gdzie jest wskazane brudna jak Polka, czy to też jest antysemityzm? Czy mówienie o tym, że ta ustawa jest słuszna i broni polskiej racji stanu, to też jest antysemityzm? Dobrze, dziękuję za możliwość zadania pytań. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja zacznę od końca. O tym, w jakiej sytuacji jest kraj. Jeżeli prawo, które stanowi władza, które uważa za słuszne, prowadzi w konsekwencji do ogromnych turbulencji, mówiąc delikatnie, w relacjach ze strategicznymi sojusznikami, głównie ze Stanami Zjednoczonymi, ale i z Izraelem też. Bo różnica między 2018 a 1968 rokiem jest taki, że dzisiaj Izrael jest naszym sojusznikiem. A wtedy po wojnie sześciodniowej Izrael sojusznikiem nie był. A zatem sytuacja, w której... Ale teraz i wtedy jest winny Żyd. Dobrze, ale nie. Jeżeli pan uważa, że dzisiaj, abstrahując od tej ustawy, że dzisiaj sytuacja międzynarodowa Polski jest lepsza niż przed 26, jeśli dobrze pamiętam, dniem stycznia, no to ja się z panem zupełnie nie zgadzam. Bo może mi pan wierzyć albo nie, ale ja widziałem, ja mam dokumenty, które to pokazują. Ja to w ogóle napisałem. I to naprawdę nie jest sytuacja łatwa. Nie czerpię z niej satysfakcji. Rzadko kiedy dostaję coś, co jest minusem, mnie to smuci. Raczej mnie to cieszy, bo jestem dziennikarzem. Uwielbiam minusy, bo mi cholernie są, powiem pan. Dlatego, że okazało się, że w relacjach ze strategicznym partnerem, w relacjach z partnerem, który rząd zainwestował niebywale dużo, ryzykując też konflikty wewnątrz Europy, czy one były słuszne, czy nie, jak je poprowadził, to jest inna dyskusja. Ale postawił wszystkie karty na sojusz z Ameryką. Okazało się, że jedna ustawa, a tak naprawdę jeden człowiek, czyli Jan Tomasz Gross, to jest stawka, którą Amerykanie stawiają na stole. Pan w tej sytuacji. I to jest, ja nie chcę używać łącznych słów,
bo mam nadzieję, że nie będą potrzebne, ale z pełnym przekonaniem mogę panu powiedzieć, że dzisiaj sytuacja, jak pan posłucha przedstawicieli obozu władzy, tych, którzy mniej sięgają po język wykluczenia i mniej się interesują dziadkami dziennikarzy Onetu, na przykład ministra Czaputowicza, na przykład ministra Mogilowskiego, jak pan posłucha ich wypowiedzi, to pan zrozumie, że sytuacja jest naprawdę poważna. A zatem, że ten ostatni element, o którym pan wspomniał, nie jest prawdziwy. Znaczy, dzisiaj sytuacja Polski jest międzynarodowa, o wiele gorsza niż przed przyjęciem tej ustawy. Po prostu niestety. Czy mogę w sprawie pierwszego pytania pana, dlaczego tu nie ma kogoś z innej strony niż my, bo rozumiem, że nas wszystkich zalicza pan do tej samej strony. Wie pan, mam podstawę, żeby przypuszczać, że po prostu nie chciał przyjść zaproszony dziennikarz. Dziękuję za to pytanie. Wie pan, ja jestem też, tak jak pan, tutaj tylko gościem i szanuję reguły gospodarza. Jestem dumny, że mnie poproszono, staram się swoją pracę wykonywać jak najlepiej. Nie czuję żadnej wyższości, nawet pomimo moich 1,91 m w stosunku do nikogo, także również w stosunku do tej osoby, której pan powiedział. Na Frozinkiewicz jest na jeszcze bardziej korzystne miejsce, znajduje się na wystawie. Ale ona nie mogę. Poprosimy, czy są jakieś inne pytania? Granica antysemityzmu to jest pytanie. Też pan prosimy bardzo znajdzie. Krzysztof Bosak. Chciałem po pierwsze powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, co tutaj padło, że przepisy europejskie na temat umowy nienawiści są. Że przepisy europejskie na temat umowy nienawiści. Może ja zadam pytanie. Nie przechodźmy w ten tryb sądu. Jest wolność słowa, ale nie dla wszystkich. Więc chciałem odnieść się do tematu przepisów o umowie nienawiści i nawoływaniu do nienawiści. No w mojej opinii przepisy polskie są doskonalsze. To znaczy z jednej strony potrafią uchwycić problem, czyli nawoływanie do nienawiści, takie zachowania, które zmierzają do zwiększenia nienawiści czy wywołania jakichś agresywnych zachowań, a z drugiej strony jednak zachowują ten priorytet wolności słowa, który niestety znika w Europie Zachodniej. Wspomniana tutaj przez pana profesora organizacja Britain First jest organizacją, która wyraża punkt widzenia wielu Brytyjczyków na temat zagrożeń związanych z islamizacją czy przestępczością imigrantów, która stała się tematem tabu. Podobnie jak kilka innych rzeczy stało się tematem tabu w Wielkiej Brytanii. W tej chwili liderzy Britain First zostali uwięzieni i sytuacja tego typu naruszeń praw obywatelskich, czy to no co zwrócił słusznie pan profesor uwagę, czyli przechodzenia cenzury w ręce prywatnych korporacji, jest politykiem, wydaje się rzeczywiście. A wcześniejsze to były pytania? Jeżeli chodzi o pytanie, to mam jedno, a mianowicie chciałbym poprosić o poważną odpowiedź na pytanie o formułę tej debaty. To pytanie do prowadzącego, to znaczy odpowiedź taka, że ludzie z innej strony, innych poglądów, jakby nie przyszli, to jest odpowiedź niepoważna, która nie wyraża szacunku dla słuchaczy. Odpowiedź, że Zienkiewicz wisi na jakiejś tam wystawie, nie jest odpowiedzią poważną, jest to szyderstwo w ustach pana Sierakowskiego. Natomiast ja bym chciał poprosić o poważną odpowiedź, to znaczy kto odpowiadał za organizację tego panelu w takim składzie i podjął decyzję o tym, że będą ludzie o w zasadzie jednobrzmiących poglądach, nie podzielających wątpliwości, które ma bardzo wielu Polaków, co prowadzi do tego, że Muzeum Polin za ognia w Polsce na stroje antyżydowskie. Pan nie chce się odpowiadać na pańskie pytanie, bo nie wygląda, żeby to było pytanie, które zmierza do jakiejkolwiek wiedzy, którą pan chciałby mieć, ale jest to rzeczywiście insynuacja. I powtórzę jeszcze raz. Dyrektor Sala być może się odniesie albo odpowie panu na to pytanie. Powtarzam, wszyscy tutaj jesteśmy gośćmi. Niestety nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, kto osobiście dobierał gości. Wiem, że były z tym ogromne problemy i wiem, że rezygnowali mówcy znacznie bardziej na prawo niż Andrzej Stankiewicz. Ale może coś więcej jeszcze będę chciał na ten temat dyrektor powiedzieć. Ale rzeczywiście, panie Krzysztofie,
To nie wyglądało na pytanie, raczej na insynuację. Drugi raz już, ponieważ drugi raz się pojawia to pytanie, ja odpowiem jako dyrektor. Zadał pan pytanie, to bardzo proszę, żeby pan posłuchał odpowiedzi dyrektora, bo to już naprawdę wygląda niepoważnie z pańskiej strony. Proszę posłuchać odpowiedzi. Ja zaraz odpowiem, ale mam jeszcze jedno pytanie ważne tutaj do panelistów. Krótka odpowiedź jest taka, że rzeczywiście, nawet osobiście prosiłem pewnego mojego starego znajomego, znanego autora prasy prawicowej, aczkolwiek moim zdaniem siedzące tu osoby mają bardzo różne opinie w różnych sprawach. I tak nie każdy, kto nie jest faszystą, ma takie same zdanie jak wszyscy inni niefaszyści. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu błąd w założeniu w pytaniu. Natomiast ja mam takie pytanie do państwa jako dziennikarzy i poniekąd profesor Gruskin o tym wspomniał na początku, jak powiedział, że władze Unii Europejskiej zwróciły się do Facebooka, zróbcie, kochani, porządek u siebie, albo my wam zrobimy porządek za was. I to jest takie pytanie do państwa jako dziennikarzy czy felietonistów. Czy wolicie sami się uregulować, wprowadzić na przykład jakiś kodeks etyczny, który będzie egzekwowany, tak jak w cechach średniowiecznych? Czy chcecie, żeby to zrobił biznes, którego przymuszą rządy, tak jak właśnie rządy, czy takie formacje ponadpaństwowe, jak Unia Europejska, która robi nacisk na Facebooka? Czy też czekacie na moment, kiedy wreszcie rządy zdesperowane tym, że demokracje są destabilizowane w bardzo głęboki sposób przez właśnie te nowe formy obiegu mediów, narzucą takie reguły działania zawodu dziennikarskiego, w których będziemy z łzowo wspominać dawne dobre czasy wolności słowa. Więc macie trzy formy do wyboru. Albo sami się uregulujecie, albo zrobi to biznes, albo zrobią to rządy, bo jeżeli nikt tego nie zrobi, to prowadzimy się do takiej albo innej formy wojny domowej we wszystkich tych krajach. I pytanie, co wolicie? To jest pytanie do wszystkich. Ja nie wiem, jakie my w ogóle. W sensie, pytam jako nie dziennikarz, dziennikarzy, czy macie wspólne zdanie, czy różne? Ale my kto? Tutaj ktoś się nie wiem. Każdy z państwa. Nie ma takiego podmiotu zbiorowego jak dziennikarz tak naprawdę, bo nie wiem, poza elektorem, dlaczego nie jestem w żaden sposób nawet sankcjonowany w jakikolwiek poważny sposób. Nie, my państwo czwora przystąpi się. Odróżnia dziennikarza od niedziennikarza. W dużej mierze jest to jednak sankcja jakoś tam społeczna. Ale ja w pewnym sensie wydobyłbym z tego, co powiedział Krzysztof Bosak, pytanie, które musi być istotne i które byłoby skierowane, albo ja bym je w tej chwili chciał skierować, a wydaje mi się, że trochę mogło być do pana profesora, które mogłoby brzmieć w taki sposób, coś by nam jednak powiedziało ciekawego. Też, a właściwie byłoby odpowiedzią na to pytanie. Dlaczego Facebook zlikwidował konto organizacji Britain First? Co było